no, niespotykanego, że Budzianowski przyjedzie do zakładu. W ogóle nikt nie wierzy. Pytać się, nie owijać. Obojętnie jakie pytania. Proszę, nie ma jakiegoś tematu tabu. Jak coś pytać się, postaram się na te pytania odpowiedzieć. Dobrze. Interesuje sportem, ma tak już bardziej już tak systematycznie. Miałem chyba 11 lat. Karate zacząłem się bawić w Kyokushinkę. 3-4 razy, 3 razy w tygodniu wtedy miałem. To była chyba 5. klasa szkoły podstawowej. I potem 2 lata później, w 7. klasie zacząłem już się bawić tym, co się obecnie bawi, czyli siłownia. A siłownią zająłem, znaczy siłownia. Ojciec, mój ojciec to był ciężarowiec. Gdzieś tam sobie sztangi leżały w rogu, przykurzone wszystko. I któregoś pięknego nie ustawiliśmy to wszystko w piwnicy. Jakiś mały kąt był. I tak się zaczęło z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Aż przetrwało to prawie 15 lat. Największy sukces? No tak jak widać, 3 razy mistrzostwo Europy, 4 razy mistrzostwo Polski, 2 razy świata. A porażka największa? No można powiedzieć, że to porażka i nie porażka. Na 40 chłopów w tym roku byłem trzeci. No troszeczkę szczęścia zabrakło, może dlatego, może nie to, że szczęścia, za bardzo chciałem. Za bardzo chciałem i na obozie przygotowawczym na 2 tygodnie przed, zamiast wyluzować, to ja do samego końca ciężkie treningi były. I tak można powiedzieć, że emocje wzięły górę, no i troszeczkę było za dużo treningu. Brak świeżości było i to się odbiło na mistrzostwach świata. Nie mam żadnej diety, jem wszystko to, co mi podchodzi. A przy dobrych treningach, przy ciężkich treningach idzie to wszystko przerobić. Tak jak widać, na razie jeszcze z zapaska brzuch nie wychodzi, więc chyba dobrze jest. Powiem ci, czy na ulicy rozpoznawane. Już na chwilę obecną nie da się przejść. No wczoraj, dzisiaj miałem już może. Ulica jak ulica, rzadko chodzę teraz ulicami, ale już do tego już dochodzi, że dzisiaj jadąc na światłach zatrzymuję się w samochodach zdjęcia. W samochodzie zdjęcia. Jedziesz samochodem zdjęcia ci już robią w samochodzie nawet, do tego dochodzi. Jeżeli chcesz sobie gdzieś wyjść do dyskoteki, nie ma sensu już wychodzić, bo po co wychodzić? Dlatego, że dookoła stolika pełno ludzi już jest. No ale to jest właśnie ta cena i trzeba się z tym pogodzić. No i ja się liczę z tym, więc mi to nie przeszkadza. Jeżeli ktoś do mnie podejdzie, kulturalnie się zapyta, nie ma problemu, ja postaram się zawsze odpowiedzieć. Czy ma pan swojego idola? Zawsze dla mnie przykładem był ojciec, mogę powiedzieć, i do dnia dzisiejszego jest. Jak długo zamierza pan aktywnie uprawiać sport? Jak długo pan na... Jak długo? Na to pytanie ci nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Jak długo? Zawsze najlepiej by było zejść z samego szczytu. A jak długo? No jestem najmłodszym zawodnikiem w Polsce i tam, który jest na samej górze. I przypuszczam, że 4-5 lat jeszcze się pobawię i wtedy będę chciał sobie już zrezygnować z tego. A może dłużej? Trudno powiedzieć. Za dużo, za zbyt odległy termin i czas, żeby o tym myśleć na dzień dzisiejszy. Jest dobrze, idzie do przodu, więc trzeba, złapałem wiatr w żagle i idę do przodu. Nie, drugi Budzianowski, nie. Ja się bawię już tym 15 lat i ciężką pracą. Przez pierwsze 8 lat codziennie treningi były i nie było zero wyjścia, zero dyskotek, zero jakichkolwiek używek. Pierwszy raz mogę powiedzieć, że spróbowałem jaki nawet smak ma alkohol w wieku 20 lat. Jeszcze do dnia dzisiejszego nie zdarzyło mi się, żebym był pijany. Powiem tak, nie to, że unikam alkoholu. Raz, dwa razy w roku oczywiście. Delikatnie coś, powiedzmy setka, dwie, dlatego że nawet trener mi powiedział, że dla rozluźnienia. Nie lubię tego, ale na razie jest dobrze. Pytać się śmiało, tak jak widać. Postaram się odpowiedzieć. Ja chciałem zapytać o dobór ćwiczeń przy tych zawodach Mistrzostwo Świata. Czy wiecie, jak to widzę, że moje zdanie jest takie, że pod zawodników są ustawiane. Zgadza się, tak są, dlatego że w każdym kraju wiadomo, że każdy zawodnik w swoim kraju chce wygrać, dlatego że to jest jego kraj i chce się pokazać przed swoim publicznością. A jeżeli jesteś na tyle dobrym zawodnikiem, żeby u niego wygrać, więc wygrasz wszędzie. Jeżeli chcesz być dobry w tym sporcie, nie możesz być dobry w jednej konkurencji, dlatego że
przysiadami nie wygrywa się zawodów. Jest to wielobój siłowy, gdzie jest 7-8 konkurencji i trzeba być wszechstronnym. Nie możesz być w jednej konkurencji na samej górze jedynkę, a w następnej konkurencji ostatni. Trzeba być elastycznym. Powiedzmy, w każdej konkurencji być w pierwszej trójce. Ewentualnie czasami być pierwszy, trzeci, drugi, a ogólna suma punktów potem ci da pierwsze miejsce. Ja nieraz przegrywam bardziej takich siłowych, ale nadrabiam na szybkościowych, dlatego że ci, co są ci dużo silniejsi ode mnie, wygrywają tą siłową konkurencję, ale potem, gdy przyjdzie szybkość siłą połączyć, oni, ja jestem pierwszy, a on jest siódmy. I ja te trzy oczka zyskuję wtedy. Już wtedy, że on jest, ja jestem pierwszy, on siódmy i ja wtedy dwa oczka jeszcze odrabiam tą stratę nad nim i dwa punkty do przodu. Więc ale trzeba być... Nie, nie ma zalecenia, jest 20 parę konkurencji i z tych 20, wiadomo, że z 20-30 konkurencji, wiadomo, że któreś te 8 podchodzi. No i ja mogę sobie wybrać z tych 20 do, w swoim kraju te 8. A jeżeli ja jestem też na tyle dobry, jak i Kanadyjczyk, na jego konkurencjach, mogę wygrać. I tak było nieraz. Jechałem do Finlandii, w Finlandii wygrywałem. Byłem w Rosji, bo konkurencje były pod Rosjanów. No to więc na tyle trzeba robić, tak żeby ich ograć. A w Polsce, to wiadomo, że w Polsce to robimy tak, żeby im po prostu nie dać życia. A jeżeli jedziesz do nich, to trzeba zrobić tak, żeby z nimi wygrać i wtedy im pokazać. I wtedy wiedzą, że jak już przyjedzie ktoś, no to muszą się dużo, dużo nagłowić, jak tak ułożyć konkurencję, żeby przegrać. Cisza. Opytać. Co to za afera była? Dobre pytanie akurat. Powiem ci, że ja jestem zawodnikiem niezależnym. I to jest federacja, która chce sobie zawodników podporządkować, a ja nie daję się. Od samego początku ani z Polską Federacją nie mam podpisanych żadnych kontraktów, ani z europejską, ani światową. Jeżeli chcą, żebym przyjechał na zawody, po prostu dzwonią do mnie, dostaję zaproszenie, Mariusz, przyjedziesz tam. A oni chcą ode mnie rocznie 20% z moich nagród od moich sponsorów. Ja powiedziałem, że nie. No to skoro nie, no to trzeba go czymś, jakimś błotem obrzucić. Obrzucili mnie błotem, a na chwilę obecną z powrotem do mnie przyszli i chcą teraz zadośćuczynienie mi zrobić, będą przeprosili w prasie. Kwestia tygodnia, zobaczę. No i ja na tym, oni mnie obrzucili, ale za to obrzucenie muszą zapłacić. Więc proszę bardzo, mogą mnie co roku obrzucać, a za to będą płacić. Ja mogę tak robić cały czas. To jest, mogę powiedzieć, że taka polityka. To wszędzie, czy jesteś w takim sporcie, czy jesteś politycy, czy u nas w kraju. Widzisz, tam gdzie, jak ktoś mówi, tam gdzie się drzewo rąbie, wióry lecą. No nieraz mi się oberwało, ale na razie spadam na cztery łapy i skoro mówią, że o jakiejś dyskwalifikacji. Mam zaproszenie na Arnold Classic, od Schweizenegera dostałem teraz zaproszenie na inne zawody, jedne, drugie, trzecie, więc czym tu można mówić o jakiejś dyskwalifikacji? Paranoja. Po prostu polityczne rozgrywki. Dobra, później będzie możliwość. Będzie możliwość jeszcze, tak jak powiedziałem, parę minut tutaj jeszcze. Środowisko sportowców zawodowych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na czym polega tajemnica spowiedzi u księdza, ksiądz ci tego na pewno nie powie. No to jeżeli chcesz się dowiedzieć, na czym polega tajemnica spowiedzi, idź na księdza i wtedy dowiesz się, na czym to wszystko polega. To samo jest w sporcie zawodowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, na czym polega sport zawodowy, zostań sportowcem zawodowym, dostaniesz na to pytanie odpowiedź. No to ja zawsze na to... A ja na to pytanie odpowiadam tak. Każdy sport ma swoje tajemnice. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, niech zaczną się zajmować sportem wyczynowo i dostaną na to pytanie odpowiedź. No i jest na to. Jest na to wytłumaczenie też. Zgadza się. Jakąś cenę na pewno trzeba ponieść w sporcie zawodowym. To jest wiadomo, to jest przy każdym, czy to będzie jedno, drugie, trzecie, jakąś cenę trzeba podnieść. Tylko trzeba to wszystko wyważyć, czy gra warta jest świeczki. Jeżeli ktoś uzna, że gra warta świeczki, no to można. Ja na chwilę obecną mogę powiedzieć, że gra warta była świeczki. Tylko to trzeba wszystko, trzeba mieć głowę na karku i to wszystko wyważyć. Wszystko jest dla ludzi, ale mądrych ludzi. Na chwilę obecną nie mam żadnych urazów,
No i jest wszystko dobrze. Co 3-4 miesiące robię sobie badanie od A do Z, wszystko. Jest na razie w najlepszym porządku. Wiem, że akurat to wszystko trzymają, że nie odczuwam żadnych urazów, dlatego że to mięśnie wszystko trzymają. I wiem, że jestem skazany już do końca życia trenować. No ale lubię to, co robię, skazany już jestem na to. Tak samo jak i lekarz zajmuje się swoim zawodem, prawie też do końca życia się tym zajmują. Mimo to, że odchodzą na emeryturę, to i tak praktykują to swoje, co zaczęli. To już jest, jeżeli sobie wybierasz jakąś drogę, to licz się z tym, że już prawie do końca to robisz. Na to, żeby rachunki dobrze opłacić, wystarczy. No, do, tak jak powiedziałem, no. Mogą chłopaki się pytać. Czy mógłby pan zarządzić, żeby dać się były siłownie, żebyśmy mogli kontrolować te sprawy? Powiem tak, czy w zakładach takich jak tutaj, czy by siłownie były potrzebne? Tak, oczywiście, siłownie powinny być, dlatego że no, tak jak wy, pójdziecie sobie na te 2-3 godziny na tą siłownię, odreagujecie troszeczkę, jeżeli ktoś będzie podchodził do tego z głową, może pójdzie tam, wymęczy się zdrowo i spokojnie się śpi. Ja wiem po sobie, pójdę sobie na trening 2-3 godzinki, posiedzę, to wieczorem mi się dobrze śpi. Tylko to trzeba wszystko robić z głową i dla mądrych. Jeżeli ktoś ma troszeczkę w głowie poukładane. Jeżeli ktoś chce robić po to, żeby wyjść na ulicę i potem sobie to wykorzystywać, to na takich też jest sposób. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że powinno być coś takiego.